Witajcie maszkładki w tym oto filmiku. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, co kupiłam w chińskim sklepie. Tam jest mnóstwo tanich rzeczy i tam można znaleźć naprawdę prawie że wszystko. Tych rzeczy jest naprawdę mnóstwo, więc lepiej już zaczynajmy, więc let's go. Pierwsze, co mam Wam do pokazania, są to takie przepiękne pineski złote w kształcie suwek. Moim zdaniem przepięknie wyglądają i super będą się prezentować na tablicy korkowej, którą chciałabym kupić za niedługo. Następnie jest to taki zestaw trzech taśm, które są takie materiałowe, ozdobne. Są takie żółte, ta pośrodku jest zielona. Są w takie białe grochy i ogólnie 3 złote, czyli wychodzi za złotówkę jedna taśma, to się mega opłaca. Kolejną świetną rzeczą jest to taki kubek, które może być do picia, może być na jakieś przekąski i bardzo mnie to zauroczyło, że jest tutaj pokazana taka pizza i ma super napis, sami zobaczcie, naprawdę genialny. No, w środku jest czarny, więc fajnie, no i kosztował 3 złote. Od czasu do czasu, o dziwo, potrzebuję pasteli, a tutaj jak najbardziej mogę takie kupić za bardzo niską cenę. Są to takie niebieskie myszkamiki, no ale bardzo ładnie się nimi koloruje, więc jakby ktoś potrzebował pasteli, to tutaj są. Oczywiście, gdy zobaczyłam, że w Chińczyku za bardzo niską cenę można znaleźć świeczki, to oczywiście musiałam to wziąć, bo jak możecie zauważyć, ja kocham świeczki. Tak, tutaj jest zapalona świeczka, ale nie wiem, czy widać w sumie, no ale dobra, mniejsza. No i co? Kupiłam wszystkie. I tak, mam tutaj słodki kokos, waniliowy karmel, różową lilię, takie świeczki o zapachu spa, bardzo mi się podobają, odprężające, jaśmin. I jeszcze mamy bardzo fajne świeczuszki w najlepszym kolorze, takim fioletowym, o zapachu orchidei. No i tak właśnie się prezentuje mój zestaw wszystkich świeczek, ale to nie wszystko, jeśli chodzi o zapachy, bo kupiłam 4 zestawy kadzidełek i w każdym jest ich 30 sztuk, więc naprawdę jeśli chodzi o zapachy, to ja mam, oj, zapas na prawie że cały rok. I mamy tutaj słodki kokos, spa, różową lilię i waniliowy karmel, ponieważ no, te zapachy najbardziej mi się spodobały, no i co tu dłużej mówić. Super. I są one z tej samej serii, co te świeczki, że tak powiem. Nie byłabym sobą, gdybym nie kupiła jakichś naklejek za naprawdę grosze, ponieważ jeden zestawik kosztował złotówkę. No i znalazłam takie fajne 3D minionki. I były tutaj 2 rodzaje i wzięłam oczywiście obydwa. No i jeszcze kupiłam takie 3 mniejsze naklejki. Pierwsze są takie króliczki, jakieś tam jedzonka, owocki. Kolejne to chyba powinniście wiedzieć, jeśli oglądaliście tą oto słynną bajkę. I jeszcze takie mamy tutaj z japońskimi jakimiś wzorkami, jakimiś też owockami. Jeśli lubisz kolorować kolorowanki dla dorosłych tak jak ja, to w Chińczyku również znajdziesz coś dla siebie, ponieważ taka jedna kolorowanka kosztowała mnie 3 zł, no a ja w Empiku widziałam takie za 25 zł. I mam tutaj zaczarowany las i tajemniczy ogród. Kolejna rzecz, są to takie 3 zakreślacze, kosztowały mnie 2 złote. I mam tutaj bardzo ładny taki miętowy kolor, co mnie naprawdę bardzo urzekło. I co jest jeszcze takiego ciekawego w tych zakreślaczach, to możemy je zmazać tą oto końcówką na dole. Jeśli chodzi o następną rzecz, to jest ona dość ciekawa, ponieważ znalazłam ją z metką Tigera, co mnie totalnie zszokowało i kosztowało to coś 5 zł. A co to jest, to chyba powinniście się domyśleć. Jeśli chodzi o wszelkie notesy, to kupiłam w sumie 3, aczkolwiek 2 są w takim choćby formacie zeszytu. No, jak możecie zauważyć, przepięknie się mienią. Ich wykonanie naprawdę jest cudne, wyglądają jak z jakiegoś tumblera po prostu.
No i to, co mnie zszokowało, to że normalnie kosztowały 15 zł, a ja zapłaciłam 3 zł. No i sami widzicie, są przepiękne. To, co mnie bardzo zaciekawiło i nie sądziłam, że to znajdę w Chińczyku, jest to taki dysk, który się świeci w ciemności i on kosztował 3 zł. Kupiłam również takie pałeczki, 15 ich jest i to kosztowało złotówkę. Takie pałeczki kolorowe świecące w ciemności. I jeszcze za 3 zł taki oto świecący, kręcący się lizak. Jak na razie tylko użyłam lizaka i naprawdę jestem zachwycona, super się prezentował. No i oczywiście później dodałam do zamrażarki i na następny dzień również działał. No bo wiadomo, że po chyba 24 godzinach one już się nie świecą, z tego co czytałam. No, ale super, na pewno na jakieś festiwale czy coś, na jakieś imprezy, naprawdę super się to sprawdzi. Jeszcze chciałam Wam tutaj pokazać również torbę, którą będę właśnie nosić na wszelkie zakupy. Jest to taka mućka. O! Tak właśnie się prezentuje mućka i ta torba kosztowała mnie 3 zł, a ma tutaj właśnie metkę z informacją, że normalnie kosztuje 8 euro. I teraz pokażę Wam ostatnią rzecz z tego ogromnego hola, ponieważ jest to taka wisienka na torcie, najbardziej mi się spodobała, najbardziej mnie zszokowała. Jest to skarbonka z Pikachu, z ogólnie Pokemonami. Przepiękna, tęczowa. Wszelkie Pokemony. No tutaj mój ulubiony. I tak, to już koniec tego filmiku. Oczywiście jeśli Ci się film spodobał, możesz mi dać łapeczkę w górę. A jeśli nie, to łapeczkę w dół. Ta ocenka oczywiście zależy od Ciebie. Napisz mi standardowo w komentarzu, która dana rzecz Ci się najbardziej spodobała. Mi najbardziej oczywiście ta skarbonka z Pikachu. Tak, jest przeurocza. No i jeśli jesteś nowy na tym kanale, to tam na dole jest taki czerwony guziczek z napisem subskrybuj. I będzie mi bardzo miło, jeśli mi go klikniesz, bo będziesz na bieżąco ze wszystkimi moimi nowymi filmikami. Dobra, ja i Pikachu się żegnamy, więc goodbye!